Słuchajcie, Maksowóz już dojechał do Poznania. Gdzie ich zabierzemy tym razem? Tak na początek. Tak na początek? No to co? Na próbę. Lecimy. Myślę, że jak już raz się tak przerazisz, że to przeżyjesz, to potem już jest dobrze i teraz jest tylko przypomnienie, wiesz, jakie to było uczucie. Słuchajcie, w takim razie drugie pytanie. Jest Sanach, jest Mient H. Myślisz, że to było... Przeznaczenie! Co spowodowało, że jest Sanach i Mient H na jednej płycie? Bardzo możliwe. I skąd się wzięło to H? H się wzięło z chęcią utrudniania sobie życia. Okej. Żeby nie było za nudno. Żeby nie było po prostu Mient H? Tak, mieliśmy się nazywać Mient, ale... Albo chcieliśmy się nazywać Miętka. Mięta już jest świeża, a Miętka to jeszcze chyba tak. Świeża. Świeża, nie? No. Jak się pracowało z Zuzą? Świetna dziewczyna. Świetna. W ogóle sama od samego dzień dobry, cześć, hej, miło mi poznać, bo cześć, zagrajmy ten numer. Wszystko jest elegancko, bardzo miło, w super atmosferze. Świetnie sobie radzi w studiu. Fajnie się z nią pizzę jadło też. Fajnie się z nią jadło i była smaczna pizza, więc... Czyli była uczta. Była uczta. Powiedzcie mi jeszcze, jaka Sanach jest na co dzień? Taka jak na scenie? Zwariowana. No, kinda? Tak. Chyba tak. Jest taka po prostu słodka, miła dziewczyna. Nikomu nie chce nigdy zrobić krzywdy i jest taka... Bardzo ciepła, serdeczna. No? Ja myślę, że... A poczucie humoru. Jak patrzę na nią na scenie, patrzę na nią, wiesz, jak się spotkamy, to jest to samo. Polońska i ślubi. Dobrze wiem, że tęskniła, bo tobie śniłam. I mam nadzieję, że ty też mnie chcesz. Pachniesz jako... Wiosenny bez tak lubię. Wszystka gdzieś na mej skroni czuję też. Twoje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. Pięknie nawet na mego śpiewająco powiedziałeś. Słuchajcie, idziemy pod scenę i będziemy czekać na pierwszą osobę, która pod tą scenę się dostanie. Brawo, jesteś pierwsza pod sceną Sanach, czyli z RMF Max. Mamy dla ciebie gadżety. Co? Powiedz mi, jakby się spotkała Sanach, co byś chciała jej powiedzieć? Że jest mega super osobą i że naprawdę ma talent. Co byście powiedziały Sanach, gdybyście ją spotkały? Kocham ją, kocham cię, kocham cię. Kochamy, jest wielką inspiracją i taką motywacją do wszystkiego. Dziękujemy. O, super. Życzymy miłego koncertu. Dziękujemy bardzo. Cały czas nowe osoby podbiegają. To jest niesamowite. Tych biegów to ludzie jutro będą mieli chyba zakwasy.
chcesz powiedzieć Sanach? Kochamy cię, po prostu. Kochamy ją, nie? Wszyscy cię uwielbiamy. Kochamy cię. Kocham cię i uwielbiam twoją muzykę, jesteś wspaniała. Powodzenia na koncercie, żeby wszystko jej było. Przydarzyło. To, że tu jesteście, to jest dla mnie bardzo, bardzo wielka nagroda. Bo ona jest dla mnie wyjątkowa. Dzisiaj cieszę się, że się udało.
Hity na maksa.